Na Facebooku u siebie też nagrywam, żeby tak sobie. Gdzie to wszystko się rozpieszka? Zależy się sposobem. Przyjedzie straż miejska. Słyszałem, kochani, prośba tam o udostępnienie na Facebooku, dać znać. Taki chwilowy, jeszcze się przygotowujemy, jeszcze stryju tam poprawia, Marcinek sprzęt. Kto ma blisko, kto może, ten musi, nie? Awaria lekka. Awaria. Kurczę, mi się to urwało. Cholerstwo. Ale to nic, w życiu. Czołem, kochani, witam. Dobrze w miarę słychać wszystko? Tak, zobaczcie, coraz więcej kameratów. Troszkę poszli na miasto pochodzić, bo jeszcze tak myślę, nie pytałem stryju. O, stryju idzie, nie wiem o której. Stryju, o której zaczniemy? Tak. Dzisiaj sobota, kochani, tu też. Nadajesz? Tak, tak. Czołem wszystkim sobotnikom dzisiejszym. Słuchajcie. Coś pięknego, pełne słońce i lodowaty wiaterek. Tak. To jest to grylażowe z marcepanem, tak to moja żona nazywała. Jesteśmy czwarty dzień dzisiaj. Powiem wam, patrzę na twarze ludzi i czytają niektóre twarze, uważnie czytają, co tam napisaliśmy. Przepraszam, pączka jadłem. I zastanawiam się, co do nich dociera. Po części znam odpowiedź. Ona brzmi, że ludzie wypierają złe wieści. To jest naturalna cecha życia, to jest siła życia. Wypieranie złych wieści. Paweł Kondratowicz, pozdrawiamy cię, bracie. Cześć, Paweł. Cześć, kamrat. Super. Pozdrawiamy cię serdecznie. Gruppenführera oko. Tak. Okazuje się, Paweł, że ci dwaj synowie kurw, wiesz, o kim mam na myśli, nie? Oni mówią, że my nazistowskie hasła wygłaszamy. To hasło, najgorszy dzień pokoju jest lepszy niż najpiękniejszy dzień wojny, no musi być hasłem nazistowskim, czyż nie? No, zostawiam was, kochani, popatrzcie sobie, Paweł tu wam będzie pokazywał ludzi. Dzięki, stryjem. I smacznego. Przejdziemy do tej syrenki, żebyście widzieli, no coraz więcej ludzi, wczoraj też masa ludzi, jak tylko się zacznie, to będzie żywiec na suwerenni Grudziądz 2, także zapraszam, kamraci cały czas, o już widzę policja, codziennie nas prześladują troszkę, no ale życie.
rajsy. Dzwoniłem do ciebie w tej sprawie, stryju. O, tak jest. Zaraz, stryju, tam zaraz będzie pewnie musiał podejść. Coraz więcej ludzi zobaczycie na plaży. O, troszkę taki, jak stryju, taka bryza, taka chłodna. Chłodne, o, to już turyści, plaże. Na plaży. Pewnie później to jeszcze będzie więcej ludzi. Ta po drugiej stronie też pewno turystów. Babcio, wiesz, że to, co sobie zakładam, to robię, no dlatego jestem tu w wózce. Jeszcze mnie nawet spisali. Z KW52, Marcin zdziwiony i Zbysia tak samo. Znaczy w czwórkę myśmy dostali, Wojtek, Marcin i ten. No prześladuje nas tu policja, straż, za chwilę straż miejska pewnie przyjedzie i to samo, bo oni nam powiedzieli, że tak samo dzisiaj przyjdą, nie? No ale nic, życie. Przed nami Syrenka Ustecka. No tutaj. Zaraz tam podejdę, tylko wam Syrenkę pokażę. Coraz więcej. No wczoraj to tu była masa ludzi. Tam robiłem zdjęcia, bo... Jest. Taka wymacana, że piersi aż się szklą. Jest. Monety tu na szczęście rzucają. Piękna piersi. Dobrze, kochani, wracamy. Zobaczymy, co tam. Co tam się będzie działo. No kameraci z całej Polski przyjeżdżają, wam powiem, że sam jestem w szoku. Oglądają transmisję, wsiadają samochody i przyjeżdżają. Także super. To ja mówię, kto może, ten musi przyjechać. Chwilę, wiadomo, ten, a później jest Marcin Stryju. Zdjęcia, rozmowy, kontakty, na spokojnie, rozmowy, ciekawe rozmowy, ciekawe osoby, różne osoby, którymi wcześniej po prostu nie było możliwości porozmawiać, zacni. No tam też coraz więcej, widzę, kamratów już tu się naszło. Nie wiem, która jest godzina. Napiszcie mi na czacie, która jest w ogóle godzina. Już jest 13? Czy po 13? Nie mam drugiego telefonu przy sobie. Co to ma za... Park historii i rozrywki. Bunkry. Luszera. No, zwiedzanie otwarcia. A sobie to później przeczytam. Na statku taki wyjechał. Ale? Nie ma z tego pojęcia? Stoją tu był. Szukają. No był tu statku, ja mówię, że idę na Syrenkę zobaczyć. Policja jest, ale tam nie będziemy szli. Tam policjant wszystko kameruje. A widzicie, tak jest. 13. Super, dziękuję, kochani.
Straż Graniczna, policja. Czołem, czołem, Artuś. Wszystkich, kochani, witam was serdecznie. Też już troszkę zmęczenie po tylu dniach. Nogi też mnie troszkę już bolą, ale... ale nic. Dziś ogarniemy sprawę. Ja jestem bardzo zadowolony, że tutaj jestem w Ustce. Moje marzenie się też spełniło. Chciałem tutaj kiedyś przyjechać. Marcinek jeszcze sprzęt poprawia. O 13, myślę, że o 14. O 14 zaczniemy. To będzie żywiec na suweren. Sylwunia przyjdzie, to tam bądźcie czujni. Jak tylko się zacznie i będą przemowy, od razu odpalamy. Legion Pomorski też przyjechał. Szczecin tu z nami jest. Nawet zagranica. Wiatrek wieje, fajnie flagi powiewają. Thank you.
ja wiem, że wy macie zapewne jakiś rozkaz, policjantom, bo mam nadzieję, że większość z nich to porządni ludzie, ale muszą takie durne rozkazy swoich wykonywać. I to jest... Zbyś się codziennie domagał. Była Straż Miejska już, czy nie? Jeszcze nie. Także będzie w kolejności następnej. To jest łamanie prawa. Ale w sytuacji, kiedy ten prowokator tutaj on wczoraj rozrabiał, poszedłem tam do patrolu, dalej z rękami zawiniętymi, kazał mi zajmie się pan swoimi sprawami, nie interweniował, tylko za chwilę, jak ten nasz starszy kamrat tam do nich, nie wiem, że wie. Ale proszę, wyglądało na to, że ten pan nagrywał, a ten pan tu, ten prowokator próbował reagować i rozrabiał. A to pracuje, bo czekanie z kamerą, że może ktoś mu chociaż, chociaż go pomknie, chociaż... No tak, tak, tak. To znamy też tutaj. Dokładnie. Buziaki! Gosiu, pozdrawiamy. Ale jest chłodniej dzisiaj. O. I wiaterek jest od tej strony. No. Z odcinkiem się już przygotowują woreczki.
Bo to Witos! Dobrze kochani, krótka relacja z Ustki. Dziękuję, że byliście. Udostępniajcie, komentujcie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Też idę się przygotować, sprzęt przestroić ze Sylwią, musimy tam parę rzeczy sobie ustalić i widzimy się za chwilę. Nie wiem dokładnie, bo na pewno jeszcze tak jak tutaj widzicie, policja już jest, za chwilę też straż miejską wyślą, bo to jest, powiedzieli, że też będą, pewnie czekają, co tam napisać, jakie papiery, ale my, co sobie założyliśmy, działamy, robimy, czwarty dzień w Ustce. Dobrze, że wiecie, że też miało być w niedzielę, ale Marcin ze Stryjem zdecydowali, że to już dzisiaj ostatni dzień, tak? Też jutro powroty. O, widzę, że tam policja też poszła do Marcina, muszę tam być, zobaczyć. O, teraz do Wojtka. Nagrywasz? Stryju ich zagada zaraz. Tak, tak. Kamraci, zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Policjanci nawet zapomną, co mieli zrobić. Stryju ich tak zagada, że pozajmatane będzie. Pozdrawiam kamratów. No to samo z bardzo. Dobrze kochani, czuj duch. Pozdrawiam was serdecznie. Roznosić gdzie się da, poinformować na telegramy, wiadomo, że te szybciutki taki u mnie żywiec, staram się w różne miejsca, żeby tylko nie na jednym, żeby nam tego wszystkiego nie poblokowali. Trzymajcie się, chwała wielkiej narodowej Polsce, czuj duch, kiedy rozum zawodzi, bądź odważny, w ostatecznym rachunku to się liczy. Ogłoszone było tak zwana mobilizacja finansowa, wszyscy Polacy, którzy mieli kasę, poproszono, żeby, no ile można...